Kacia Miejska i Nalcowa. A to byś liczył, ma 16. No niestety trójka mi uciekła, ale no cóż. Będę jechać trójką, niedługo będzie. Na pewno będzie trójka. A 16, przepraszam. Dzisiaj będziemy jechali z numerem 504, znanym złym busem. Jedziemy dzisiaj królem linii numer 16. Zapraszam do oglądania. Najważniejsze, trzeba rozkład sprawdzić. Rozkład jazdy. No tak. O Boże! Zajęte ławki, super. Super, naprawdę, to super. Będzie za co najmniej. Za 4 minuty. 4 minuty później. Jeszcze mamy kilka minut autobusu, więc poczekamy chwilkę. A proszę, mamy tutaj 27 hybrydowa, którym nie jadę tym autobusem, tylko królem numer 16. Solbusy to są ważna flota na linii numer 16. Pamiętacie, jak robiliśmy hardcore'owy filmik? Jak ten telefon właśnie robiliśmy za okno, pamiętacie? Troszeczkę do was się spóźnia. Dobrze. Już widać króla linii numer 16. Stoi na Kopernika Warzymianka. A proszę, tutaj znów ten bohater z wypadku Bydgoszczy. Lol. Mamy na zbliżenie, bo tam stoi solbus. O, i jedzie. Jedzie. Super. Zaraz wracam. Autobus otwartymi drzwiami jechał. Lol. No i teraz idziemy w króle linii numer 16. A tu mamy te słynne. Tu mamy inne siedzenia. To nie jest oryginalne siedzenia. To są inne kolory. Życzę wam miłego oglądania u królu linii numer 16. Zaskoczony, że te siedzenia są... O proszę, a tu mamy otwarte drzwi. Lol. Następny przystanek. Roosevelta Solonkowa. Mamy medyczną szkołę. Nie wiem, czy to medyczna szkoła, czy to jest inne dzielnicy. Nie jest o to. Przejdźmy się tym. Teraz jutro planuję też nagrać komunikację miejską Bydgoszczy. Zobaczymy, czy będzie tam będzie autobusy. Mniejsza o to. Zapraszam do oglądania. Roosevelta Solonkowa. A tu mamy. Dobrze, że kierowcy nie odłożyli na trawniku. Tu mamy ulicę Ustronia. Tu ulicę nie można nazwać, bo tam nie jest chodzi tylko. Chodzą piesi, albo ja są te rowery. Lol. Komfortowe. Muszą być lepiej. Tu mamy miejsce tylko dla seniora. Ach, co za piękne siedzenia. Jak będziemy na niepodległości Świętokrzyska, no to skończę nagranie. Dzienia, a tu mamy oryginalny siedzenia solbusowe, a tu nie. Które są lepsze, to napiszcie w komentarzu, które wam się bardziej podoba. Czy te.